Coś dobrze ci idzie demo, chyba grasz na najłatwiejszym poziomie gry. Tak, to jest poziom trudności o nazwie doświadczony, można dwojako zrozumieć. Ja jestem ogólnie tak, ja nie jestem doświadczonym graczem, ja jestem doświadczony umieraniem w tej grze po prostu. Obrażała mnie ta baba, to ukarałem. Boże. W ogóle witam serdecznie 160 widzów w tym momencie na streamku. Wielkie dzięki za tak niesamowicie liczną frekwencję na kolejnym już streamie z rzędu. Następny streamek dopiero w poniedziałek będzie, ale będzie to streamowy tydzień, także codziennie możecie się spodziewać live'a od 18 minimum do 21, także dużo tego będzie. To niezły wysysacz. Jezus Maria, myślę, że odżył jakoś. A to kruk go podrzucił. No czasami do 18.20. No, wiesz, czasami się opóźni stream i wraz... Ale zauważ, nikt nie zwrócił uwagi na to, że poprzednie streamy bywały przedłużane i mimo, że było na przykład do 20 wpisane, to trwały o wiele dłużej. Więc no, no tak to wygląda na przykład. Ostatni stream trwał dłużej o 12 minut, jeszcze wcześniejszy o pół godziny, jeszcze wcześniejszy o 16 minut, jeszcze wcześniejszy o 16 minut, jeszcze wcześniejszy o 50 minut dłużej trwał i tak dalej, no na to nikt uwagi nie zwróci, nie? I wraz. Ale na jedno opóźnienie tak. Oh, now, just tell me. W sumie możemy o podłóg krwistych pogadać jeszcze. A bit of war and brought forbidden. It was the vile, the ruler of the vile bloods is still alive. And so, for... It's still alive. I be made. Boże, to jest tak bardzo tekst o mnie. W ogóle fajne jest to, że tutaj już widać trochę ten las taki i obrzeża. No niestety troszkę mi to niszczy, że wchodzimy teraz do zakazanego lasu, w którym wiem, że są te odłamki cholerne. I wiem, że będę musiał w miarę uważnie eksplorować i zdobyć je. Ale... Chyba tak, Tom Head. On ma, w sensie w dalszej części gry on ma, nie? Jeszcze kolejny. Czy wiadomo coś, kiedy Bloodborne na PC i w 60 FPS-ach? Wiadomo tyle samo, co 6 lat temu, czyli nic w sumie na ten temat, bo... Raczej się na razie nie zanosi, żeby takie coś miało być, aczkolwiek... Trzymam kciuki za to, bardzo. Też nie cierpię tej lokacji, chyba najgorsza z tej gry. No może i tak, ja tu się strasznie gubię, wiesz? Dla mnie to wszystko jest jedno i to samo. Poza tym budynkiem na środku, no to jest kurde... Jedyny jakiś taki sensowny punkt, który... Jakoś odznacza się na tle tego wszystkiego, co mamy w tym miejscu. Pewnie jestem... O, odłamki bliźniacze. Pewnie jestem straszliwym ignorantem w tym momencie, ale serio, jest... Dość... Podobna. Cieszę się, Iwraz, że mamy podobne spostrzeżenia w tym temacie. Ja się czuję mniej odosobniony. Bzdziacze mi z tego przeciwnika wypadły, czajcie? Ale miałem farta teraz. Serio, nie boję się przyznać, serio miałem farta w tej serii teraz. Już taki obcykany jesteś. No, wiesz, Tango, to tak różnie bywa, nie? Niestety nie można tego powiedzieć zawsze, bo później często się to kończy... Oh shit, zgonem. W ogóle nie muszę z nim walczyć. Ale robię to, nie wiem czemu. Chyba lubię grać z ogniem. 4400, ja pierdzielę, co za skarby tutaj są. Czego on pilnował? Wiedzę szaleńca i jakiegoś krwawego klejnotu. Oby był chociaż fajny. Ale chojraczy, pycha kroczy przed upadkiem. Czy chojraczenie, czy chojrakowanie, to nie jest przeciwieństwo trochę... Nie wiem, pychy? Nie wiem, bycia pewnym siebie jakoś w złym tego słowa znaczeniu? To chyba jest tchórzostwo, nie? A nie przekonanie o swojej wyjątkowości. Ja nie lubię węża. Fragment kamienia tutaj możesz zdobyć, jak masz otoczaki. Gdzie? Gdzie ma na faj? Mam otoczaki, ale gdzie mogę zdobyć je? W tej lokacji generalnie, czy tam co byłem? Kojarzę te wielkie węże, no pewnie. No można by zdobyć to.
Po drugiej stronie drogi jest trzech typów. Obok nich jest fragment. Aha, tych trzech, z którym węże wyrastają z głowy. Mhm, czaję. Ta, słuchaj, tego wilkołaka rozwaliliśmy na początku, no. To bez obaw. W sumie dobrze, że o tym Manafaj mówisz, bo w zasadzie to teraz mam ostatni taki etap ulepszenia tego toporka ze sprawą tych bliźniaczych odłamków, bo później już będę potrzebował do tego fragmentu kamienia krwi, czy jakoś tak. W sumie to Deathless Run... W sumie to w Deathless Runie jaki boss jest najbardziej ryzykowny, bo w No Hit na pewno cienie, ale tutaj nie jestem pewien. Wysokosa, szczerze... Odrodzony albo Mikolasz. Dla mnie. Ale to wynika pewnie z tego, że tych bossów nie mam jakoś obcykanych, ale Mikolasz ma potencjał, żeby mnie zwanshotować. I... Odrodzony troszkę też. Znaczy, może nie zmanszotować tak typowo, ale... No mam taktykę Mikolasza, pewnie, tylko muszę dobyć ten poziom witalności jakiś taki sensowny, żebym był w stanie przeżyć dwa zaklęcia na nim ewentualnie i wtedy jest easy, nie? Ale odrodzony może być ciężki. I szczególnie droga do odrodzonego jest, to jest porąbane, bo tam trzeba przez wszystkie stwory w tej lokacji przebiegać. Dobra, kilka tych odłamków jeszcze potrzebuję, ale... Tutaj chyba jest jeszcze jeden z tego, co pamiętam. Tak, bliźniacze odłamki, to już piąty. Mikolasza załatwię jak ostatnio, pewnie. To nie będzie wielki problem. Tylko ta pierwsza faza, nie? To o tym mówię, że to może być ewentualnie jeszcze coś, co tam jakieś problemy stworzy. Reszta to już spoko. On potem nie ma nic do powiedzenia. Wtedy się zmienia w najłatwiejszego bossa w Bloodborne. Przed twarzą przeleciało. No, zawsze takie kurde na granicy. Patrzcie, urna z olejem wypadła. A takiej potrzebowałem niedawno na Amelie, nie? Dwa psiaki poszły od tego. Nice. Nie wiem, czy one kurde były poczęstowane tym olejem, czy co? Że takie... Jakieś podatne się okazały na te ataki? Czujecie, że typek może was zabić po prostu... Trafiając was butelką? Jakby to już? To wystarcza, żeby was zabić? Uderzenie butelką was zabija. Było bardzo ryzykowne, bo wszedłem im na plecy. Psy nie lubią ognia. Tak, no to też jest prawda. Są troszkę wyczulone. Przeklęte bestie. Słyszeliście? Czy za cicho gra? Iść tu w krzaki na prawo. Na prawo? Było słychać. Myślałem, że w ogień wejdę, szczerze mówiąc, podczas tego ataku, ale okej, jakoś się udało. Koktajle i kolejne bliźniacze odłamki. Jeszcze tylko dwóch mi brakuje. Jakoś tak, jak powinieneś, to w prawo. Dobra, czekaj, czyli tutaj nie w tym kierunku, nie po tych kwiatkach, tylko tu mam iść, rozumiem? Dzięki Manafaj. Dziękuję! Jezu! W prawo zwrócę. Kurde, że też to ostatnio pominąłem, ale może dlatego, że już mieliśmy chyba na tym etapie te odłamki. Może mi tak dopisały wtedy dropy, nie wiem, kurde. Co się wydarzyło, ale... Manafaj to specjalny Bloodborne, wiem, i warto mieć takich ludzi na pokładzie, słuchajcie. Naprawdę. W ogóle to drzewo, nie macie takiego trochę wrażenia, że wygląda jak to takie ruchome drzewo, co chodziło w Dark Souls 1? Bardzo podobne, nie? Co korzenie mu się ruszały i tak trochę chodziło to drzewko. W Darkwood Garden, bardzo podobne. Od dołu, bo jak się spojrzy na górę, to drzewo już nie wygląda podobnie. Ale dół, układ korzeni, kolorystyka, mega podobne. Troszkę tak, no takie trochę tak. Kopiuj w klej? Nie wiem, czy aż takie kopiuj w klej, ale mega podobne, no, na pewno. Kurczę. Zdania ekspertów są podzielone.
Jeden powie tak, drugi powie nie. Czasem jakiegoś tipa da się podrzucić. Czułem, czy taki spec, przyszedłem kilka razy, ale łatwo mi przychodzi zapamiętywanie różnych rzeczy. I bardzo się cieszę z tego powodu, Manafaj. No ja generalnie Bloodborne'a nie przeszedłem jakoś wiele razy, jak na przykład inne Dark Souls, jak inne na przykład Dark Souls czy coś. Bloodborne'a przechodziłem, nie wiem, tak w pełni. Z 5-6 razy. Bliźniaczek mam już za dużo, mam 11, więc... Jakoś tak mega ich nie potrzebuję w tym momencie. Zostawimy to na razie. Tu można im ładnie na plecy wejść, ale... Ze spokojem ogarniemy to. To będzie ten typiarz z workiem, nie? Tak, no właśnie. To jest creepy. Naprawdę przerażające. Czy daleko jeszcze do cieni? No, nie wiem. 15 minut? 10? Zależy jakim tempem pójdę. Jeszcze będę chciał broń ulepszyć. Ale ten fragment, który mamy do zdobycia tutaj w lesie, to chyba nie jest fragment, który da mi ulepszenie broni już, nie? Nice. Trzech potrzebuję, no właśnie. Bo on jest pojedynczym jakby fragmentem. Także tak się zastanawiam, czy ja kurczę chcę po to iść. Fuck, płamało! Dobra, zamkniemy to. Nie wiem po co, ale nie będzie. Uwaga, czat, teraz będzie ryzyko. Czy warte? Nie wiem. Zobaczymy zaraz. O dziwo, zawsze jakoś z tego starcia... What the... Wychodziłem dobrze. Ale teraz coś się zepsuło, bo słuchajcie, pierwszy atak to powinien być backstab. Nie wiem, czemu tak się nie stało. To było bardzo dziwne. Nic mnie nie zdziwi. Ale zmulił worek, no nie? Ale nie wiem, czemu mnie nie złapał. Jak czy nie złapałem go na atak krytyczny tym pierwszym ciosem. Bo on był przytrzymany do końca, ja nie puszczałem przycisku. No dobra, nieważne, udało się to ugrać jakoś. Ten kurczę jakby w takich szatach Białego Kościoła trochę było, tylko takich brudnych. Trochę mnie to zastanawia, czemu skoro ci przeciwnicy mają zawsze takie jakieś ubrania, jakieś takie wiecie, słabe, jakieś takie mieszczanina, mieszkańca kurczę tego tutaj, tej osady. No to, no nie są mieszczańskie może, okej, okay? Brudny kościół. Ale generalnie, mają jakieś swoje ubranka. To dlaczego, kurczę, nie można ich zdobyć nigdzie w grze? Przecież one są mi tak jako modele zrobione. Na humanoidach, więc... Bo nie byłby to problem, żeby to było dla gracza, nie? Do zdobycia. W Dark Souls 2 można było ekipunek praktycznie każdego przeciwnika zdobyć. Jezu, tango! No już tak tradycyjnie trzeba coś wpłacić na rozwój kanału. Dziękuję serdecznie, tango, za wsparcie. Takie tradycyjne 25 zł. Jak na każdym po prostu streamie ostatnio. Serdeczne dzięki. Hashtag posypał. Moi drodzy, bardzo proszę, zróbmy serduszkę dla Tango, naprawdę, bo to, co on wyczynia ostatnio, to jest no, niebywałe. Ja czegoś takiego, odkąd streamuję, to nie widziałem, żeby ktoś tak regularnie donatował po prostu. I to jeszcze w takim na takim poziomie jak Tango. Także wielkie dzięki. Efekty tego też zobaczycie, bo tak jak wspominałem dzisiaj, ale powiem jeszcze raz, bo teraz jest trochę więcej osób, to pokażę wam chociażby ten dysk, który dzisiaj zaraz po streamie zamawiam. No ponad 900 kosztuje, także ten cel 659 cm u góry jest jakby celem na dysk mniejszym, jaki zakładałem, że uzbieramy, a udało się uzbierać na jeszcze większy dysk, 1 TB tej czwartej generacji NVMe, więc jest to dysk, który ma około 700 MB na sekundę odczyty i zapisy, więc no to jest kosmos jakiś. Pokażę wam go na pewno na Instagramie w relacji, także jak ktoś z was nie ma, to zapraszam na Demonidias Live na Instagramie, tam mnie znajdziecie, możecie to obserwować.
Ale no, powiem wam, że kurde, będzie petarda. NVMe, albo NVMe, jak ktoś woli, no, też można. Dobra. Kijuk M2. Na PCI to jest, no. Zastanawiam się, czy w ogóle z tymi chcę tutaj walczyć. No 4.0 do pracy, próbki jak najbardziej, do gier się nie opłaca. Do gier się nie opłaca jak na razie, bo jeszcze Windows z tego nie korzysta w pełni, tak jak na przykład PS5. Dlatego pod kątem samych dysków do gier, to technologia na PS5 no, jest naprawdę next genowa, bo to w końcu wykorzystuje. Ale z tego co słyszałem, no to ma być też już w końcu niedługo na PC-tach to w końcu w użyciu, bo ma to być w Windowsie zaktualizowane, że niby wreszcie system będzie to, słuchajcie, obsługiwać. Także będzie ten dysk miał również i w grach jakieś faktyczne zastosowanie. No ale na pewno ta czwarta generacja, wiesz co, Jimba, to jest u mnie coś mega przydatnego, bo i tak wszystkim też odpowiadając, dlatego że będę w stanie po prostu nagrywać w 4K w jeszcze jakby wyższym bitrate'cie, bo teraz mnie trochę dysk ogranicza i czasami te klipy się psują trochę, nie? Więc głównie do nagrywania i renderowania bym tego potrzebował, bo render o dziwo też czasami jest ograniczany przez dysk, jeżeli jest to wysoki bitrate, bo po prostu on nie wyrabia. I dłużej to trwa, mimo że jest na przykład procesor fajny, karta graficzna, tam GPU, wiadomo, jest spoko, no to i tak sam dysk może to troszkę obciążać. Koniec renderowania po 13 godzin. Tak, wiesz co, ja już od dłuższego czasu, znaczy od dłuższego czasu nowego kompa ma na faj, mam tak, że film, w zależności od złożoności, ale zazwyczaj renderuje się tyle, ile trwa. Jeżeli jest w 4K, no to jest on mniej więcej, no tak, razy półtora długość trwania, czyli pół godziny film, 45 minut się renderuje, to jest mega krótko. To kiedyś po 2-3 godziny renderowałem Full HD. I słuchaj, i wraz, powiem tak, jeżeli ktoś nie ma jak 4K oglądać, bo wszystko i tak, nie wiem, czy nie czujecie potrzeby 4K, bo na Full HD wygląda spoko, albo komuś na 4K muli, to już tłumaczę. YouTube jest o tyle złożony, że nawet jeżeli ja wrzucam film w 4K, to uwaga... A, ci już nie żyją. To nawet jeżeli oglądacie na 1080p, czyli w jakości Full HD na YouTubie, to ten materiał i tak wygląda lepiej, bo ma większy bitrate ten film sam w sobie, więc mniej się ten obraz rozmywa, rozpływa i wygląda ładniej, więc ma to sens. No nie ma na przykład jakaś wysoka trawa jakaś, nie wiem, w Nio, w Sekiro czy cośkolwiek. No nie ma takiego, wiecie, takiej kaszany, że pikseloza się robi, nie? Szybko kamerą obraca. Czy w Ghost of Tsushima na przykład takie coś, to byłoby mega odczuwalne na pewno. Okej. Nie ukrywam, że teraz te odcinki z Sekiro na nowej grze Plus pojawiają się w zaledwie Full HD. I tak z wyższym bitrate'em, ale tylko w Full HD. Z uwagi na to, że teraz jestem troszkę jakby w takiej sytuacji, że nagrywając mam mało czasu, żeby te materiały się pojawiły, bo streamuję teraz mega często, a nocą też jakby no ten render to nie zawsze jest fajny pomysł. Natomiast w zasadzie... No myślę nawet i przyszłego tygodnia lub tak bardziej weekendu to już będą te materiały w 4K wlatywały, bo już będę w stanie to ogarnąć jakby logistycznie, powiedzmy. Okej. Okay. Bo też dzięki temu Full HD na ten moment właśnie w tym systemie, jak teraz sobie tam nagrywam i streamuję, no to jestem w stanie, żeby te odcinki się faktycznie pojawiały codziennie, żeby te zapasy były fajne. A nie byłbym w stanie czasami takiej ilości klipów nagranych na przykład do przodu. Nie wiem, jak na przykład 6 czy 5 trzymać na dysku, po prostu. No teraz bym mógł, tak? Bo będzie kolejny dysk tam właśnie w kompie, ale no do tej pory by nie było takiej opcji.
żeby takie archiwum trzymać. Więc jest kilka powodów, dla których to na razie było tylko Full HD. W ogóle tak, ja tutaj gadu, czat, a my jesteśmy już prawie przy cieniach. Oczywiście jeszcze musimy skrót tworzyć, jeszcze musimy etap z działem przejść, który jest porąbany i ja nie wiem, czy to działo by mnie na hita nawet nie wzięło, ale wolę się nie przekonać o tym. Nikogo nie było. Więc otworzymy sobie skrót, który jest wyśmiewany przez wszystkich. A nie, już go otwierałem przecież. A propos tego 4K, to zauważyłem, że jak oglądam twoje materiały w takiej jakości, to widzę dużą różnicę w porównaniu do tego, jak bym oglądał w 1080p, mimo że nie mam monitora 4K. Tak, ja też nie mam monitora 4K. I kiedyś bym musiał sobie go taki sprawić, tak by the way, w końcu. Ale albo chociaż trochę lepszy. Nie wiem, 2K może, bo ja mam monitor boczny, który nie jest na HDMI nawet, jest na DisplayPorcie i ma rozdzielczość tam, jest jakąś taką dziwaczną, 1600 na 900 chyba, czy mniej nawet. No, ale generalnie to prawda, Miro, znaczy Kiu, przepraszam, ja też nie mam 4K monitora, a różnicę w jakości w tych materiałach widać, bo po prostu na YouTube jest wyższy bitrate, nie? No i też ta rozdzielczość jest jakoś tak tam sensownie przeskalowana, że te rzeczy są wyraźniejsze po prostu, nie? W tych materiałach. O wiele. Okej. Okay. Pewnie przyjdzie czas na zmianę. No dokładnie, prędzej czy później tak, więc nawet nagrywając takim 4K to jest trochę przyszłościowe, nie? Bo sobie potem wracasz do jakiegoś materiału albo stwierdzasz, dobra, to jest, nie wiem, seria, której nie oglądam na razie. Oho, dobra, dawno nie siadał, a postać sama z siebie. Bo to jest na przykład seria, której nie chcę teraz oglądać, obejrzę ją sobie kiedy indziej. I w końcu nadchodzi ten czas, że chcesz ją obejrzeć i patrzysz, o, jest 4K, jest we współczesnym standardzie na przykład, nie? I fajnie się to ogląda, a nie jakieś tam, wiesz, archaiczne, nie wiem, 480p jak na przykład. Długo to był standard, a HD 720p to było na YouTubie, wow, to jest coś. No, było tak. Na przykład zobaczcie sobie moje pierwsze materiały z Dark Souls 2, które były nagrywane na PS3 i są to materiały, które mają na przykład jakoś 720p niektóre 1080p, ale generalnie to była faktyczna i jeszcze niższa rozdzielczość i zobaczcie, jak one fatalnie tam wyglądały, nie? Jezus Maria, nie mogłem go dobić po prostu. Dobra, to tu mamy. Przyszłościowe myślenie. No trochę tak, no na pewno. W jakiś sposób trzeba. Bo to, co teraz standardem, za chwilę już może nie być, nie? I ten materiał będzie bez sensu, nie? Trochę. Wiesz, jak możesz zrobić coś lepiej i co dłużej posłuży, no to lepiej zrobić to lepiej po prostu. Tak chodzę z takiego założenia, nie? Okej, okay, to było łatwe. Ale wolę grać na TV niż na monitorze. No, to prawda, jest to o wiele większy komfort, nie? No, zależy też od TV, jaki kto posiada, monitora i tak dalej. Ale no. 720p dalej powala, change my mind. Trochę jak to, że okej, mam monitor, który ma 30 Hz i po co mam mieć taki, co ma 144, ale jak spróbujesz, to będzie się jak... Jak wrócisz później do tego znowu słabszego, to będziesz w szoku. Na telefonie jest spoko, albo na małym monitorze, na tablecie... Spoko. Gorzej jest na dużych ekranach, wtedy widać różnicę. To też prawda, Manafej. Zależy od tego, na czym się ogląda, nie? Ja zrobiłem tutaj wszystko. Chyba tak, jeszcze tego windę muszę puścić. Wszystko zależy od urządzenia, to prawda. Szymon, czy planujesz wznowić, znaczy demo, czy planujesz wznowić serię Top 10? Tak, jak najbardziej. Myślę, że już za 2 tygodnie będzie odcinek. Po streamowym tygodniu, w sensie, tydzień po streamowym tygodniu. Bo będę mógł w końcu się... Aha, tutaj jest zamknięta. Będę mógł się za to zabrać już. Jakiś czas temu sprawdziłem TV 75 cali 8K, no i to jest kurde petarda, Tango, no. To nie mamy o czym gadać, nie? No, to też bym wolał na takim telewizorze grać.
Może dobijesz tej siły do niego. Dobra, tam później pójdziemy. Kiedy będziesz grał w Demon Souls? Wiesz co, no jeszcze na pewno trochę czasu minie. Ale na pewno sobie do Demon Soulsa na remake'u powrócimy. Generalnie no bardzo dużo zrobiłem z tego Demon Soulsa, bo przeszedłem go 4-5 razy w ramach... 5 razy chyba. Bo pierwsza seria, Czarodziej i NG Plus 1, 2 i na trzecim jeszcze mieliśmy platynowanie. 3 miesiące. Members of the League cleanse the streets of all the filth spread about during the hunt. Niecałe 3 miesiące. Bo niecały listopad, tak tydzień listopada, 10 dni może, okej. Okay. Grudzień, styczeń. I też niecały styczeń. No to i tak mega wdosk. Typ co założył wiatr na głowie i się mądrze. W ogóle witam serdecznie, moi drodzy, 170 widzów. To jest niesamowite. Hunty, jesteś może na streamie jeszcze? No, by the oath, vermin writhe deep within all filth and are the root of man's impurity. All vermin are to be crushed. Nie ma go, okay. The League exists to expunge all vermin, ridding us of any trace of human corruption. And so, until we are rid of all vermin, you must continue to hunt and kill. This bloody fate is ours alone. Do not expect the world to grasp our work. But remember, the Confederates will always have my blessing. And each other. Always. Jest duża różnica między samą PS5 a PS4, no oprócz ceny. W sumie cena nawet aż taka wielka nie jest, bo używane PS4 Pro widziałem za 1000 zł, a PS5, no... Digitale to 1800? 600? Coś takiego? Ale no jest ogromna różnica, szczególnie jeżeli chodzi o szybkość wczytywania się gier, o to, że masz faktyczne wreszcie... nawet i to 4K w 60 klatkach. A, może jeszcze jakiś... odłamek. Znaczy, krwawy klejnot nowy byłby, mamy w sumie nowy, no nie mamy, ale takie miejsce. Atak fizyczny 4-2 i dodatkowe powolne zatrucie 0-8. Ładnie. Atak fizyczny 7-3, atak tępy 12,6. Atak pchnięcia, ładowanie. Nie, no ja wolę mieć fizyczny, uniwersalny to jest, także zostawiamy. Zostawiamy jak jest. Welcome. Rozwiniemy sobie witalność i siłę. W takiej proporcji. Tak, teraz idziemy do cieni. Proszę święte. Dramat. Cześć Nowik! Dzień dobry gościu. Co tak się nie witasz nawet ze mną? Co my tu mamy? W ogóle w serii z Sekiro skorzystałem z waszej rady odnośnie korzystania z dzwonu demona i mamy nie już, że NG+, to jeszcze mamy utrudnienie w postaci tego dzwonu, także jak ktoś nie śledzi tej serii, to zapraszam, bo mamy grę z dwoma utrudnieniami. Ale jest dość niekulturalne. No to lepiej nie, to lepiej nie. A w ogóle to... Nie wiem, czy po ten fragment lecieć teraz, Manafej, wiesz? Ja tam kurde nie trafię, gościu.
I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.